mam zaszczyt przekazać doświadczenie na podstawie artykułu 490 ustawy Kodeksu Wyborczego. Miejska Komisja Wyborcza w ciągu stwierdza, że wybory, które odbyły się w dniu 7 grudnia 2024 roku, pan Maciej Jan Zamoyski wybrany został prezydentem Grudziądza. Bardzo proszę. Na podstawie artykułu 449 ustawy Kodeks Wyborczy Miejska Komisja Wyborcza w Grudziądzu stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 7 kwietnia 2024 roku, pan Mateusz Cieślak został wybrany radnym miasta Grudziądza. Bardzo proszę. Już pozwolę sobie na czytanie ustawy prawnej i zapraszam pana Marka i Zerwaterka. Thank you.
Jeszcze chciałabym wreszcie postanowienie komisarza wyborczego. Zapraszam pana Przemysława Marcina Degana. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, jeszcze elekci, Szanowni Państwo. Chciałbym przede wszystkim Państwu Radnym Elektom pogratulować wyboru. Zdobyliście wielkie zaufanie mieszkańców Czaczyńska. Już była radnymi i wie, że pełnienie tego mandatu to jest bardzo zaszczytna funkcja. Ja deklaruję ze swojej strony otwartość na współpracę. Działanie na rzecz mieszkańców, działanie na rzecz rozwoju naszego miasta. To, że czasem różni nas światopogląd, czasami mamy różne wizje rozwoju Grudziądza, ale wszyscy, to co powiedziałem na sesji kończącej, wszyscy kochamy to miasto i to jest nasze kochane miasto, to jest nasz kochany Grudziądz. Dlatego myślę, że wszyscy razem jesteśmy zdeterminowani, aby działać na rzecz mieszkańców, aby realizować dobre projekty, aby pozyskiwać środki do Grudziądza, tak aby Grudziądz mógł się dalej rozwijać. Jeszcze raz wszystkim Państwu gratuluję i cóż, czekamy na sesję 7, kiedy to już będą przyjęte nasze